Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie. Co dzieje się z rządem na Ukrainie? Po ukraińsku to znaczy perezewantażenie, czyli nowi ludzie przychodzą, stary odchodzą. W tym być może dzisiaj będzie zatwierdzona dymisja ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby. No, w sumie nic się nie zmieni, tak naprawdę, bo przychodzą ludzie z tej samej ekipy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To po co ta zmiana? Szczerze mówiąc, nie wiem. To po prostu jakieś nowe ludzie, nowe wpływy być może w rządzie ukraińskim, które są potrzebne dla ofisa prezydenta. I tylko egoizm prezydenta Zełenskiego za tym stoi, czy jest jakaś koncepcja nowego otwarcia polityki ukraińskiej? Nie dostrzegam, nie widzę żadnej koncepcji. Myślę, że po prostu to chodzi o zwiększenie wpływu prezydenta i jego ofisu, jego biura na politykę wewnętrzną i być może zewnętrzną Ukrainy. Zdziwiło cię to, że do tych dymisji, szeregu dymisji doszło? Nie, nie zdziwiło, bo przecież już było od kilka miesięcy informacja o tym, że szykują się zmiany w rządzie ukraińskim. Być może też będzie zmiana i premiera Ukrainy Denisa Szmyhala, który jest już rekordzistą, można tak powiedzieć, wśród wszystkich premierów Ukrainy, bo zajmuje ten post, tą pozycję już najdłużej. A kto mógłby go zastąpić? Była informacja o tym, że to może być pani Stefaniszyna, no ale na razie jakichś konkretów nie mamy. Czyli te zmiany w Kijowie nie mają nic wspólnego z sytuacją na froncie? Nie sądzę, że oni mają naprawdę coś z tym wspólnego. Myślę, że znów powtórzę swoją hipotezę, że to związane jest tylko z wpływem politycznym prezydenta i jego biura. Wczoraj rozpoczynaliśmy poranek od informacji z Lwowa na temat rakiet rosyjskich, które spadły. Są ofiary śmiertelne, są zdjęcia. Dzisiejsza noc jak przebiegała na Ukrainie? Też niespokojnie i niestety spokojnych nocy już nie pamiętamy. Ja nie pamiętam już od dłuższego niestety czasu i nawet w tej chwili w Kijowie trwa alarm spowodowany tym, że w nocy wyleciały szachedy znów w kole te drony rosyjsko-irańskie na Ukrainę i na tym skończyła się korespondencja Dmytro Antoniuka. Mam nadzieję, że odnowimy połączenie. Jest Dmytro. Halo? W nocy tak leciały szachedy. Tak, w nocy wyleciały szachedy irańsko-rosyjskie. Widać, że Rosja razem z tym krajem wspólnie produkują wielkiej ilości te drony, więc co nocy ich wystrzeliwują. Wylatują oni z Rosji do Ukrainy i w tej chwili nawet trwa alarm w Kijowie spowodowany tymi szachedami. Ja zwykle jak co rano wychodzę na spacer, gdzieś już ponad godzinę temu, ale słyszę, że jest strzelanina po prostu w tych szachedach, bo oni latywali nad Kijowem godzinę temu. No i żona powiedziała, że może nie pójdziesz. No ja powiedziałem, że no nie, no to tylko i wyłącznie szachedy. To nie jest żadna balistyka. I to jest niestety bardzo smutne, bo my już przyzwyczailiśmy się do tego i przyzwyczailiśmy się do tych alarmów, do tych szachedów, do strzelaniny w naszym niebie, do tego wszystkiego. I widać, że Putinowi chodzi o to, żeby
Przedłużyć jak najdalej w czasie tą wojnę, bo nas po prostu nie stać będzie na to, żeby rywalizować się z Rosją w kwestii ilości naszych dronów, naszych tym bardziej rakiet, naszego ciężkiego sprzętu, naszych żołnierzy na froncie. My musimy działać w taki sposób, żeby działać, jak to mówi się, niesymetryczne. Działać, prowadzić takie działania, które by zaskakiwali Rosjan, zaskakiwali Kreml. Jak na przykład to stało się z obwodem kurskim. Jeżeli by nam się udało coś zrobić na przykład z Krymem, no to w ogóle to byłoby naprawdę bardzo ważna jakaś sytuacja dla nas wszystkich i to zachwiałoby też pozycję Putina, pozycję jego rządu. Być może to doprowadziłoby do jakichś wewnętrznych skłóceń w Rosji. Na razie jest sytuacja taka, że nie widać, że w najkrótszym czasie ta wojna się skończy. Jakimś tam rokowaniem, jakimś rozjemem, zatrzymaniem ognia tego nie będzie. I niektóre też eksperci, dziennikarze ukraińscy już mówią o tym, że trzeba gotować się, szykować się na to, że ta wojna będzie trwać lata, a być może nawet dziesięciolecia. I my musimy być na to gotowi. Ale sądząc na to, w jakiej ilości partnerzy zachodnie nam przekazują broń, no jest wielkie ryzyko, wielkie niebezpieczeństwo tego, że Ukraina po prostu padnie. Na przykład w przyszłym roku lub za 2 lata. Po prostu te wszystkie ostrzały, te ataki zmasowane, którymi jesteśmy świadkami już prawie co nocne, co rano, oni pokazują, że my wykrawiamy się po prostu. I jasne, że żaden z krajów naszych partnerów zachodnich nie winien nam niczego. Ale jeżeli na przykład Stany Zjednoczone, które posiadają wielką ilość tych samych patriotów, nie przekażą nam więcej i to zdecydowanie więcej tych patriotów i innego też sprzętu wojskowego, no to oznaczałoby, że my po prostu powoli zaprzestamy istnieć, bo i na froncie zabijają nam żołnierzy, my nie jesteśmy niesmiertelni i kończy się nam ten ciężki sprzęt i tak dalej. Więc już obserwuję, też widzę, że wśród Ukraińców, wśród żołnierzy na froncie pojawia się coraz więcej taka narracja, że to jest zmowa. Zmowa z Zachodu z Kremlem, żeby po prostu w taki sposób zabić Ukrainę, żeby Ukraina zaprzestała istnieć. Ja oczywiście nie wierzę w żadną zmowę, ale widzę, że po prostu kraje Zachodu chcą zachować twarz, tak? Pokazać swoim wyborcom, że tak, my przecież wspieramy Ukrainę tym sprzętem, wspieramy demokrację, wspieramy walkę Ukrainy, no ale tego nie jest wystarczająco, absolutnie nie. Lub moim zdaniem, lub warto zaprzestać w takim razie w tym wsparciem i powiedzieć szczerze, jak to jest być może, że nas nie obchodzi w ogóle żadna demokracja, żaden wolny świat. Nas interesują tylko i wyłącznie nasze wewnętrzne sprawy. To też jest okej, ale trzeba mówić szczerze, tak? No jednak w polityce tego nie ma. Albo
dać nam wreszcie więcej tych patriotów, bo zestrzeliwanie przecież rakiet nad Ukrainą nie jest żadną eskalacją konfliktu, nie jest żadnym początkiem wojny trzeciej światowej, lub też pozwolić nareszcie używać broń w głębi Rosji. Przecież my, nasi ludzie giną i w tym w większości cywile giną pod tymi kierowanymi bombami awiacyjnymi, które zrzucane są z samolotów rosyjskich, które przebywają w przestrzeni powietrznej Rosji, nie w przestrzeni powietrznej Ukrainy, nie nad okupowanymi terenami Ukrainy. Oni już mają taki zasięg, że oni po prostu mogą wystrzeliwać te bomby z nad Rosji i te bomby spadają, zabijają naszych ludzi. Mój znajomy, wojskowy medyk, tak zginął kilka dni temu w Kupiańsku, w obwodzie charkowskim. Byłem na pogrzebie paru dni temu w Kijowie. I nawet to, że kraje Zachodu przekazali nam samoloty F-16, bardzo za to dziękujemy, ale my samoloty F-16 mogą nam służyć teraz tylko i wyłącznie na to, żeby zastrzeliwać te rakiety, które lecą w już przestrzeni powietrznej Ukrainy, żeby zabijać naszych ludzi. A my nie możemy, nie wolno nam wystrzeliwać rakiety amerykańskie lub brytyjskie, francuskie, żeby zestrzeliwać te samoloty rosyjskie, które wystrzelują te kaby w naszych cywilów i w naszych żołnierzy. Przecież te kaby też bardzo, i to bardzo pomagają wojsku rosyjskiemu iść dalej. Chociaż tutaj też podkreślę, że w ciągu ostatniej doby nie widać poważnych zmian na froncie. Widać, że być może nareszcie ta ofensywa rosyjska już została zatrzymana lub nam udało się ją powstrzymać. Pod Toreckiem niestety wróg przeszedł być może parę kilometrów kwadratowych w ciągu tej ostatniej doby, a co do innych części frontu, to tam nie ma zmian. Nawet w Selidowym, które jest kluczowym teraz na kierunku pokrowskim, udało się nam wybić wroga z niektórych dzielnic tego miasta. No, ale jeżeli, znów podkreślę, jeżeli my nie otrzymamy wystarczająco tej broni i nie otrzymamy pozwolenie bić w głęb Rosji bronią zachodnią, no to w jakimś czasie my po prostu zaprzestamy istnieć. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dmytro Antoniuk, prosto z serca i prosto z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i korespondencję. Dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję.